Dzień dobry, dobry wieczór. Nie powstrzymałbym się, gdybym nie zanurzył się w kolejną epicką przygodę, kiedy widzę grę, która jest stworzona przez małe, niezależne studio, bo chodzi tutaj o dwóch deweloperów z Australii. Po wielu latach crowdfundingu, wpłacania pieniędzy przez ludzi zainteresowanych projektem, wreszcie tydzień temu miała miejsce premiera we wczesnym dostępie Lens Island i jest to izometryczny survival z bardzo ciekawą estetyką. I wreszcie się zabrałem, jest to taki pierwszy oficjalny gameplay, odcinek nagrywany tylko i wyłącznie dedykowany dla Was, droga publiczności, na YouTubie oczywiście. Gra jest po angielsku, ale nie martwcie się, wuja będzie wam tłumaczył, będzie dobrze. Lens Island, wczesny dostęp, zaczynamy nową giereczkę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo, specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu, kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram, The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Jak my chcemy tutaj kontrolować? Kontrolerem? No, jeszcze nie ma. Myszka albo wsadem? Developer recommended. Mouse, tak? No dobra, no to spróbujmy mouse. Skąd jest Len? Aha! Kolor skóry, no tak. Dobra, dawaj Rudzielca. Zgarw Hinterlands, niech będzie. To z Landwear Shoes? Nigdy w życiu, niczym Hobbit, żadnych butów. Ach, piękny jesteś, zaczynajmy. To był jeden z najbardziej zaawansowanych kreatorów postaci, jakie w życiu widziałem. Dobra. Dobra, ściąłem drzewo. Ściąłem drzewo, nauczyłem się ścinać drzewa, nie ma problemu. A tutaj na naszej łódce, co się dzieje? Sleep, safe. Może safe, jest good. Jakikolwiek nieubrany przez ciebie item jest automatycznie wysłany do twojej skrzynki na przechowanie. Czyli tak naprawdę przy sobie mamy tylko cztery rzeczy z tego co widzę. A tutaj jest nasz plecak, w którym mamy drewno, w którym mamy włókna. O, ciemna esencja, to będzie bardzo potrzebne. Z tego co wiem, twórca zarzekał się, że chce w pewnym momencie w Lens Island tworzyć jeden z najbardziej przyjemnych i jednocześnie zaawansowanych systemów farmingowych w jakiejkolwiek grze survivalowej. Więc trzymamy za słowo. Minął zaledwie tydzień od premiery, a gierka już miała jakieś 3-4 hotfixy. Wydaje mi się, że mimo, że studio jest małe, to gra osiągnęła już swego rodzaju sukces nie tylko przez Kickstartera, gdzie ludzie wpłacili pieniądze, żeby gra w ogóle powstała, ale też widać to po prostu, że chyba w pierwszym tygodniu mieli 30 parę tysięcy graczy? W sumie to sprawdzę to teraz. Ile jest graczy w tej chwili w Lens Island? Dobra, jednak kłamałem. 329 ludzi jest w grze. Aczkolwiek chyba było 30 tysięcy ludzi na wishlistę. Dobra, my tu sratu tatu. A my chyba mamy tutaj skałę do zebrania. Dobra, musimy tutaj pozwiedzać. Co my w ogóle musimy... O! Czy tutaj będzie nasza pierwsza baza? Gdzie kilofem to robisz? Wyjmij siekierkę, chłopie! Wykonaliśmy rozkazy, mosty zostały zniszczone, a drugie wejście do jaskini zostało zdemolowane. Będziemy wracać wczesnym porankiem. Ale ładnie, płynnie przechodzi z budynku do budynku. Bardzo ładnie. Okej, może jak niczym ninja tutaj się poruszać. Zobacz, tu, cyk. Czyli raczej tutaj gramy takim łotrzykiem, który będzie musiał mądrze się zachowywać w walce. Raczej nie będziemy takim tankiem, tylko będzie trzeba trochę Dark Soulsowo tutaj parę gaci rolów zarąbać. O, i tutaj i po prostu tak se przyjmuje, ta? Całkiem przyjemnie wygląda to budowanie, nie powiem, że nie. No najlepiej no to by było tutaj fundament stawić, ale niestety nie stać mi na coś takiego, bo brakuje nam tej żółtej skały. Podejrzewam, że to jest jakiś limestone albo coś takiego. O, balkonik możemy zrobić, nie ma problemu. Stawiasz do tego drzwi i na balkonie stoisz. Obserwujesz, co się dzieje. Bajeczka. Dobra, musimy chyba tutaj zdecydowanie więcej jakiegoś drewna mieć albo coś takiego. Gierka też bardzo dobrze chodzi. Powyżej 100 FPS-ów. W moim przypadku i na moim 4-letnim komputerze jest to rzadkością. Mogę się napić wody? Czy ja tutaj muszę dbać o... Okej, mam jakieś jagody. Czy muszę dbać o głód? Tak. Dobra, wskaźnik. Jest hunger. I właśnie zdałem sobie sprawę, że nasz bohater nie ma imienia. Ja bym go nazwał Mariusz. Wygląda jak Mariusz. Autentycznie. Bez butów, z kilofem w dłoni i rudy do tego. Mariusz. Przyjemna muzyka. Bardzo taka szczerze. Taki vibe dostaje jak ze Stardew Valley albo coś takiego. O, beczka. Hic, 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 hic. O, coś tutaj jest. Skrapy dostałem. Okej, czyli pewnie do jakichś takich zaawansowanych rzeczy będę potrzebował tego skrapa. Przyznam się szczerze, że trochę studiowałem temat gierki Lens Island i gra ma póki co pozytywno mieszane odczucia. Ludzie twierdzą, że ma ogromny potencjał, ale jeszcze nie jest pod względem kontentu do końca zrobiona, a nawet trzeba by powiedzieć, że no sporo brakuje w tej gierce, że w pewnym etapie gry po prostu jest to jeden wielki grind fest surowców, który tak naprawdę do nikąd nie prowadzi. Ta gra bardzo szybko zamienia się w takiego sandboxa, gdzie możesz sobie wybudować chałupę, ale biorąc pod uwagę, że jeszcze dużo elementów zbudowania no brakuje jej, no to wiąże się to z tym, że nie do końca jest ta satysfakcja albo jakiekolwiek osiągnięcie
z tego, że wybudujesz sobie jakąś epicką budowlę. Gdzie ja w ogóle... O! Pirate Island! Na pewno tu się da jakoś skoczyć. A na to. Dobra. Spacjaku! Łatwo. Uuu, 19 złota, jak ja chyba bogaty. A tam też jest jakiś... O kurde, jaki jestem akrobata. Boję się, że się... Jak będę skakał, to się od razu spierdzielę z tego. Delikatna operacja. Powolutku wchodzimy kroczek po kroczku. Niczym się nie przejmuj. I nie mogę tu nic z tym, z tą flagą robić. Żadnego achievementu nie dostanę za wdrapanie się na tak niemożliwą konstrukcję. No dobra, mnie to nie. Ej, noc zapada. O kurwica, tego nie przewidziałem. No nic, będzie trzeba chyba jakieś ognisko rozpalić albo co? Nie wiem, czy tutaj w nocy jest jakiś duży problem, czy atakują jakieś potwory, creepery wychodzą. Nie wiem, czy jest jakaś pojemność mojego plecaka, że po jakimś czasie będę przeciążony. Wydaje mi się, że nie. A nie, jest, zobacz, jak pasek się zapełni, to masz wtedy maksa. O, limestone is full, we have to go. Nie wiem, czy dobrze idę. What is this? To jest chyba to, co było w notatce, że wejście do jaskini zostało zamknięte. Podejrzewam, że będzie potrzebny jakiś wybuchowa beczka albo coś w tym stylu, żeby to otworzyć i tam na pewno się kryje jakiś sekret. To wiecie, standardowo, jak na każdej przygodzie. My już tyle tych przygód przeszliśmy, że to nie ma znaczenia, do jakiego świata nas rzucą. My już wiemy, co się kryje za nieodkrytymi szlakami. Jest ciemno. Czy ja mogę jakąś pochodnię wykraftować albo coś? O, jest wooden light spot, ale nie mam węgla, to jest chyba węgiel. A, dobra, wróciliśmy do naszego wspaniałego domu, który nie jest oświetlony, ale ma balkon. Nie wiem, która jest godzina. A co to? Most trzeba naprawić. Kamień i limestone. Chyba nie jest za duża ta wyspa. Możliwe, że jesteśmy dopiero na takiej tutorialowej, początkowej wyspie. Nie wiem tego. Jak w każdym survivalu, zdecydowaną większość czasu spędzamy na napierdalaniu skał, drzew i innych surowców, które są potrzebne do cholera wieczego w sumie. Jestem pełen kamienia. Naprawiaj ten most. Ładna animacja, ładna. What? Bridgewater. Dobry wieczór, Major Geralt. Co to za miejsce? This is Bridgewater, podróżniku. Na imię mam Geralt i jestem majorem tego zakątka świata. To miasteczko zostało zbudowane dla podróżnych takich jak ty, którzy szukają nowych początków. A ta wyspa jest rajem dla tych, którzy mają odwagę, by na niej żyć. Czy ja mogę zebrać te dynie? Dawaj te dynie. Nie mogę. Dobra, pasuje. Hello, friend! On chce tutaj... O, dobra, to jest jakiś handlarz. Możemy mu sprzedać metal. Możemy mu sprzedać iron shardsy. O, możemy kupić węgiel od niego. O, możemy kupić dojebany buzdygan. Pozwiedzajmy to miasto. Witaj. Czym się zajmujesz, byku? A, on tylko skupuje różne surowce. Ale kurde, zobacz, jakie tyle się nazbierałem i tylko 13 złotych monet dostanę za pełną skrzynkę limestone'a. Panie, to mi się to kompletnie nie opłaca. Idź pan stąd, normalnie. Ale fajny fotel, ty, i skrzynka, i dywan, i wszystko. Ładnie tutaj. Ty, tutaj jakaś potężna, ta, handlarka tutaj mieszka. Ile za ten plecak? 75 monet! Oj, tu już jest wyjście na wyspę. Nie, nie jest wyjście na wyspę, kłamałem. Pirate! Jakiś pirat tutaj jest, siema piracie. Yo ho ho, what fine night it is. Yes, good. Let's play some blackjack. 10 monet mam tylko. Kurwa, to nie, może za 5, co? Deal. Hit. Aj! Przegrałem połowę swoich pieniędzy. Jeszcze raz. Deal. Hit. Kurwa! Jeszcze raz. Deal. Dobra. Stay. Nie wierzę, no chłop 21 zarąbał. Oszust! Dawaj go, wal go z tego, z dzidy. Iść. Czyli co, ja muszę tutaj po prostu farmić pieniądze, albo mieć szczęście w blackjacku, albo sprzedawać po prostu surowce chłopom? No ale jak za 120, ile ja tam dostaję? Za 10 limestone'a dostaję jednego golda, czyli bym musiał nafarmić tego miliard. A jest ktoś, kto skupuje drewno? No bo nie wiadomo, czy się surowce odnawiają. W ogóle dzień się robi, bardzo przyjemnie, bardzo ładnie, podoba mi się. Fajnie, widać, że rzeczywiście słoneczko wstajasz. W nosie czuję tą poranną bryzę w taki letni, ale nadal chłodny poranek. O, jest chłop, co sprzedaje ten. Ej, on też sprzedaje za golda w sumie. Czy ja mogę tutaj ścinać to drewno? Ej, no w sumie mógłbym tutaj wyciąć całe drewno z tej wioski w pizdu i mu sprzedać. Czyli 50 drzew jakbym ściął, bym miał 120 golda, żeby kupić sobie jakiś dorąbany buzdygan. Albo plecak. A plecak bardzo kusi. Chciałbym mieć plecak większy. O! O! Pszczoły! Kurwica. Tu jeszcze jest drewno, dawaj je.
Mamy pierwszą dostawę, gościu. Dobra, mamy 15 golda. Żeby odcinek był bardziej ekscytujący, a wiem, że widzowie lubią hazard, bo to zakazany owoc w Polsce, pójdę wszystko na jedną kartę z piratem postawię. Bo jeśli wtedy, to będę miał 90 golda i kupię plecak. Jeśli nie, przerąbię wszystko i nie będzie mi się chciało więcej zbierać, więc idziemy po prostu dalej eksplorować. Ogólnie to zastanawia mnie brak przeciwników póki co. Nikomu nie musiałem narąbać, po prostu tak sobie pozbierałem trochę materiałów. Wydawało mi się, że w nocy powinny wychodzić jakieś creepery albo inne takie zwierzątka, które będą zmuszać gracza jakby do zbliżenia się do swojej bazy albo budowy bazy, zacznijmy od tego. Chociaż w sumie, tak jak mówił burmistrz Harold, no to pod wyspą, więc pewnie pod wyspą znajdują się jakieś podziemia, do których wchodzisz. Tam dopiero zaczyna się robić, że tak powiem, nieprzyjemnie. Oczywiście dla moich przeciwników, bo jestem wytrawnym wojownikiem. Dobra, chłopie, gościu, sprzedaję ci to. Ile już mamy monet? 45. Dobra, mamy 45 monet. Idziemy do pirata i wszystko na jedną kartę stawiamy. Wszystko na jedną kartę. Albo wóz, albo przewóz. To się nazywają emocje na odcinku. A, ja mogę tylko 10. Kurwa. Dobra, to trochę pokrzyżowało moje plany. Dobra, deal. 19. Stay. Dobrze. Dyszka do przodu. Jeszcze dwie takie partie byśmy wygrali. Stay. Co? 21 wykręcił. Jakim cudem? A nie, dobra, nie, to jak lose? Cześć, ile on tutaj zrobił? 6, 5, 11 i królowa. No, 21 wykręcił. Ale i tak dostałem. What? Okej, okay, dziwne. Dealu, jeszcze raz. Stay. Dobra, jest 20. Dealu, jeszcze raz. Stay. 20. Ile mamy? 65. Jeszcze jedną partyjkę wygramy. Dealuj, 20. Remis, remis, remis. Dealuj, 20. Hit. Kurde. Dobra, spoko, 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 spoko. Max, dealuj. 12, hituj. Kurwica. Dalej, dealuj. Stay. Dobra, pasuje. Dobra, jest 20. Mamy 75. No to idziemy teraz do tej baby, która sprzedaje plecaki i kupujemy sobie elegancki plecak. Tak to się robi. Szybko zarobiony pieniądz od pirata, odkuliśmy się na minimalny plus. Tylko gdzie jest ta baba, która sprzedawała te rzeczy? O, Taylor, carpentry. Backpacks, clothes. Magic. Buy. No i to jest teraz można zbierać. To mi się podoba. Ło, o nie. Na co teraz jeszcze zbieramy? Żeby tu się od razu dozbroić. Ile ten buzdygan magiczny albo coś takiego kosztuje? O, tutaj jest. Ej, ale to nie kosztuje golda, tylko kosztuje materiały. Drewno i lawender nie powinno być problemu. Jedynie te iron shardsy. Tu są iron shardsy. Za 25. A ja potrzebuję ile? 50. Czyli 200 golda bym potrzebował. Ja pierniczę, żeby to kupić. No bez przesady, no ktoś tutaj ewidentnie chyba z nocnika spadł. Zaczyna się poranek, to idealna pora, żeby wrócić na wyspę i tam zwiedzić trochę bardziej. Przyznam się szczerze, że póki co wszystko pięknie, fajnie. Jest chillera utopia, autentycznie jak ze Stardew Valley. Strumyk pięknie, odbijają się promienie słoneczne od niego, drzewa bujają się na wietrze, ptaszki ćwierkają. Muzyka raz po raz nam przygrywa na jakiejś mandolinie bądź innej harfie. Jest naprawdę przyjemnie, ale trochę mierzi mnie jako survivalowca ten brak zagrożenia. Bo nie spotkałem ani jednej istoty, której mógłbym spuścić w pierdol. Tędy już szedłem, prawda? A, szedłem. Tutaj za chwilę będzie chyba zejście do tej jaskini. O, tutaj coś. Ty, wygląda jak odpowiednią kolejność klikniemy, to się portal do Tristram otworzy. O-o! Oho! Pradawne jaskinie! Mamy tutaj nasz storage, także no tutaj coś podejrzewam, że będzie grubo. Czy te skałki z czymkolwiek się różnią od tych, które są na powierzchni? O, to jest pytanie. O, widzicie? Te iron shardsy dostajemy. A 5 jest warte 20 golda, więc to nie są przelewki. Jump over long distances. Proszę cię, ja już tą technikę mam opanowane. Panato! Hyc, hyc! No, widziałeś, jak to się robi? Gdzie są jakieś potwory, ja się pytam. O kurde, co to jest? Eś! 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 Jakiś troglodyta z świecącymi kutasami na plecach. Mroczna esencja. Dzień dobry, dobry wieczór. Ciemno tu jak w dupie, jakaś pochodnia by się przydała, taka do ręki. Ale nie wiem, jak ją zrobić. Mam nadzieję, że ktoś mi napisze w komentarzach, jeśli jest to możliwe. O, witam, witam. Dawaj. Pyk, pyk, pyk. Kozikiem, kurde, tak jest. Ile mamy tych esencji już? Pokaż. 7. A potrzebuję chyba 10, żeby tamten buzdygan potężny mieć, nie? Ej, bo tu jest ten! On respi więcej tych skurwiwijów. Zginę! Zginę! O nie! Zginąłem! No i co, tu się odrodziłem i co, straciłem rzeczy? A, straciłem rzeczy. Nie, no mi się wydaje, że tutaj trzeba porządnie przyfarmić. Tam ten most trzeba było zbudować w tej jaskini i też trzeba więcej golda zrobić. Muszę mieć jakąś lepszą broń, bo to nawet nie jest broń to, co ja używam. To jest zwykły kozik do ścinania, kurde, krzaków w lesie. Oj, ciężka sprawa, ale całkiem ciekawy pomysł na gierkę. Szczególnie, że mamy do czynienia tutaj z dwoma gościami, z czego jeden dosłownie poświęcił większość swoich ostatnich lat, jak i zdrowia, na to, żeby tą gierkę stworzyć. I mam dziwne przeczucie, a do ludzi mam dobre przeczucia, że ta gra będzie rozwijana i będzie dalej wspierana. I
na tyle to by starczy, bo streama muszę odpalać na Facebooku, znaczy chcę odpalić, więc padajcie po tym odcinku, sprawdźcie, znaczy pewnie, na pewno nie będzie po tym odcinku, jak oglądacie ten odcinek streama, chyba że oglądacie go jakoś wieczorem, bo strumyki są po 18 mniej więcej na Facebooku, wpadajcie, do następnego. Nera!